Cześć! Witam Was serdecznie w wakacyjnym wideoniusie. Obiecałem Wam tego wideoniusa wcześniej. Wiem, pamiętam o tym. Jednak zbyt dużo spraw miałem na głowie, żeby nagrać go, więc dzisiaj wreszcie przy wolnej niedzieli wieczorem nagrywam Wam pierwszego wakacyjnego wideoniusa. Jak pewnie już zauważyliście, audycji na żywo nie ma w Elstacji. Zgodnie z tym, co wcześniej przekazałem, rozpoczęliśmy wakacje w Elstacji i nie ma już audycji na żywo. Co mogę Wam powiedzieć? No, przed nami na pewno jeszcze koncerty, na które już dzisiaj Was zapraszam. Koncerty elektroniczne oczywiście, bo o takich mowa. Pierwszy koncert, w zasadzie koncerty, spotkanie elektroniczne będzie miało miejsce 5 sierpnia, za miesiąc, pod wrocławskim Urazie, w miasteczku portowym. Tam spotkamy się, by wspólnie grać, koncertować. Będzie fajny jam session, podczas którego również ja wystąpię. Będzie okazja do spotkania się w większym gronie. Zapraszam Was już dzisiaj. 5 sierpień, Uraz, miasteczko portowe. Myślę, że warto się wybrać, posłuchać koncertów. Zamieszczę gdzieś tutaj w rogu plakat, który będzie Was zapraszał na tą imprezę. Do Urazu. Miasteczko portowe. Również podam link do strony internetowej, żeby sobie poczytać o tym fajnym miejscu nad Odrą. Spotkamy się tam. Kolejne koncerty to również sierpień. Weekend 18-19 sierpnia. Niestety nałożą nam się dwie imprezy elektroniczne. Cekcyn, czyli Cekcyn Electronic Music Festival, CEMF w Cekcynie, i mój elektroniczny weekend, czyli impreza, którą ja organizuję co roku, również w tym samym dniu, 19 sierpnia. Plakaciki również tutaj gdzieś zostaną zamieszczone do tych imprez. Zapraszam oczywiście i tu, i tu. Może będzie można pogodzić w jakiś sposób Cekcyn i Mogilno w tym roku, ponieważ Cekcyn jak zwykle trwa 2 dni, natomiast elektroniczny weekend, koncerty główne i jam session będzie w sobotę, więc można się wybrać również do Mogilna. Nie jest to daleko, troszeczkę ponad 100 km od Cekcyna do Mogilna. Dzisiaj nakręcam Wam oczywiście wideoniusa jak zwykle w Mogilnie, przy Mogileńskim Jeziorze. Dzisiaj tak chodząc, więc z góry przepraszam za wszelkie tutaj zakłócenia w obrazie, ruchy dłonią, ale korzystam z monopoda i mam na tym zamontowany dzisiaj malutki aparacik, którym nagrywam dla Was tego wideoniusa. Moi drodzy, chciałbym ogłosić taki mały konkurs. Mamy jeszcze miesiąc czasu, nawet więcej niż miesiąc, do koncertów w Mogilnie. A tak sobie doszedłem do wniosku, że my nie mamy żadnego oficjalnego logo imprezy. Co roku to logo jest inne, co roku ten napis się zmienia, ale warto by było może, żeby takie logo powstało. Cekcyn ma swoje logo. CEMF co roku pod tym samym logiem występuje. Natomiast u nas w Mogilnie jest impreza co roku, a takiego oficjalnego logotypu nie mamy. A więc może ktoś chciałby wziąć udział w takim konkursie i stworzyć logo imprezy Elektroniczny Weekend Mogilno. Tak. Co będzie w nagrodą, się pytacie? Nagrodą może być zestaw ciekawych płyt z El Muzyką, którą do zwycięzcy wyślę.
A kto będzie w jury konkursowym? Opowiedzmy, że ekipa stacjowa wybierze logo, które będzie już od wtedy, od tegorocznej edycji już oficjalnym logiem imprezy Elektroniczny Weekend Mogilno. Zapraszam Was serdecznie do Mogilna, do Cekcyna, do Urazu. Tu sobie jeszcze na brzegu troszeczkę postoję, bo tu taki fajny pień drzewa jest na jeziorze. Sobie zejdę na sam brzeg, może nie wpadnę do wody. O. Życzę Wam udanych, fajnych wakacji. Jak wspomniałem, również autopilot troszeczkę zostanie zmieniony. Już od jutra właściwie coś tam będzie się działo innego, więc zapraszam do słuchania autopilota. Pojawią się również audycje archiwalne. No może nie wszystkie, żeby ten autopilot też się nie składał z samych audycji archiwalnych, ale jakieś audycje archiwalne na pewno się tam pojawią, więc autopilot będzie bogatszy o te audycje archiwalne. I co? Chcecie jeszcze wideo newsy wakacyjne? Żeby Wam przekazywał, co się dzieje u mnie, jak spędzam wakacje, albo co robię muzycznego? Jeżeli będą chętni i wykażecie taką wolę gdzieś w komentarzach, to będę nadal te wideo newsy nawet do wakacji dla Was przygotowywać. A jeżeli nie, to będzie również od tych wideo newsów przerwa wakacyjna. Życzę Wam udanego, miłego wieczoru niedzielnego i przyszłego tygodnia pogody, słońca w te wakacje. Tak, wiem, nie wszyscy mają wakacje, ale mamy lato, czas wypoczynku po pracy, jak najbardziej. Prawda? Trzymajcie się. Dziękuję Wam za dzisiaj, za oglądanie wideoniusa. Prosto z Mogilna, z nad jeziora Mogileńskiego, Marek Kwiatkowski-Markus.